Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Galek z tej strony i zapraszam do kolejnego odcinka w rozgrywce The Last of Us. A my kontynuujemy od miejsca, w którym żeśmy ostatnio zakończyli. Przypominam, że w budynku są biegacze. Także trzeba być, bardzo ostrożnym. Zobaczymy, czy się uda. Najlepiej jest ich wszystkich jakoś eliminować po cichu, właśnie w ten sposób. Pytanie, czy to nam wyjdzie. Ich niestety tu jest bardzo dużo. I są bardzo szybcy. Spróbuję zejść z tamtej strony. Ojejku, nie udało się w tym momencie. Oj. No niestety nie udało się po cichu ich tutaj podejść. Dobra, chodźcie na dół. Ale udało się ich wyeliminować. Całe szczęście, bez utraty życia. Jestem pod wrażeniem, Joe. Ja nie, bo czasami... jak rozgrywałem tą tutaj scenkę, to udawało się właśnie bez jakichkolwiek... strat, że tak powiem, zdrowia to przejść. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasami właśnie oni się w jakiś sposób orientują, że ja tu jestem, a czasami udaje się to bez wykrycia. Butelka, to nie będziemy sobie głowy nią zawracać. No tutaj więcej chyba już nic nie znajdziemy, oprócz właśnie batonika. Trochę zdrowie podreperowane. Tu jeszcze coś jest. Naprawdę mówiąc, nie widzę, więc lećmy dalej. Amunicja. Ciężkie. Pomóż ta może, co? Zamiast pomóc, to one się patrzą, No tak, popatrz się jeszcze dalej. Dobra, teraz idź. Dobra, czekaj. To się nada. Połóż mnie. Okej. Dobra. Widzisz? Nic mi nie jest. Taśmy Max. Tu kolejny baton. Masz, opatrz ranę.
co ona mi dała. Albo nie dała. Dobrze, zobaczmy, czy coś możemy robić. Wytworzyć, jeśli chodzi o te rzeczy. No tak, nóż możemy wytworzyć i nam się na pewno przyda nóż. Tu nic nie możemy zrobić i tu możemy wytworzyć jedną tą bombę. No to wytwórzmy sobie. No i weźmiemy w tym momencie tą taśmę przy okazji. Dobra. Tu mamy troszeczkę nabojów, to już niech będzie to w podorędziu, że tak powiem. No i cóż. Nie ma co zwlekać. Jest przejście. Chodźmy na dół. Uwaga na plecy. Czy tu coś jest? Chyba nie ma. No to w dół. Wiesz co, myślę, że jak odzyskamy broń, powinniśmy zrobić sobie małą przerwę. Robimy małą przerwę? To ty wciąż powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. No, nie tym razem. Uwierzę, jak zobaczę. O? Tędy. Tu mamy jakieś surowce. Oczywiście bierzemy. Tess, tutaj. Ja się wolę rozejrzeć. No to mi podejrzanie wygląda, ale... Benzyna. To jest koktajl Mołotowa. Popatrz na rękaw. To świetlik. Tak. Nie mają łatwego życia ani w mieście, ani poza nim. No oby ktoś właśnie na nas czekał w umówionym miejscu. No, będzie pytanie. Dobrze. O! Oby, oby. Tu mamy jakąś wiadomość. Zobaczmy. Spotkanie z drugim zespołem świetlików przy ratuszu. Ratusz Złotokopuła. Dziewczyna 160 cm, 14 lat, rude włosy. Przyszli ze strefy kwarantanny. Widzisz? To nie nasi. O! Tam jest baton, patrzcie. Czy myślicie o tym samym, co ja? Szukamy cegły. Jest cegła. Przepraszam, zabawimy się w wandala. No i uzupełniliśmy w ten sposób zdrowie do 100%. Fajny myk. Zobaczmy jeszcze tylko, czy tu coś jest. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj też wszystko zawalone. Ale chyba tu coś jest właśnie. O to nam chodziło. No cóż, chodźmy dalej. Joel, pójdziesz przodem i obstawiam tyły. Dobra. Ellie, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko niego. Jasne. Skoncentruj się. Jasne.
kolejny. Przypominam, że ostrze możemy użyć tylko 3 razy, więc no tutaj musimy być ostrożni. No, po cichutku. Tu jest jeszcze dwóch. Dobra. A tu jest. Dobra. Czyli jeszcze nie wszyscy. No tu więcej nikogo nie widać. Zaraz, ja może tutaj troszeczkę, bo już nam się noże skończyły. Pytanie, czy coś tutaj będziemy w stanie. Ogólny noż brak. Tam coś leży, ale to nie. O. Tu jeden jeszcze jest. Czekajcie, czy ja mogę jakiś nóż wytworzyć? Mogę jeden nóż wytworzyć, dobrze. W takim razie chodźmy. Tu jest jeden. On śpi chyba. No widzę przecież. No i to chyba wszyscy są. Tak. Wszyscy są i teraz muszę tą drabinę, ale za czym ja to zrobię, to zrobimy też tutaj małe przeszukanie właśnie, bo myśmy tak tylko ich eliminowali, natomiast, no, być może... O! Chociaż ich można było eliminować jako ciche zabójstwo właśnie w ten sposób. Dobra robota. Wiemy. Wskazówka jakaś? Tak, to ja wiem, że mam się wespiąć, natomiast tutaj mamy safe. Musimy ten safe w jakiś sposób otworzyć. Musimy, no nie musimy, ale byśmy chcieli pewnie, tak? No zawsze w safe mogą się kryć, no, ciekawe rzeczy. Ciekawe. Ale żeby do tego safe'u się włamać, a mianowicie go otworzyć, to trzeba troszeczkę pewnie tutaj czegoś poszukać. Jakiegoś kodu. No to był właśnie safe taki kodowy. Cegła to niekoniecznie.
No i mamy kod. Przeczytajmy. Darek z księgarni pozwala nam korzystać z jego sejfu. Gdy będziesz wieczorem zamykać, schowaj do niego moje rzeczy. I kod 34378. Zapamiętajcie, 34378. Czyli wracamy. Gdzie ten sejf był? Chyba dalej jeszcze. Tutaj. No właśnie. No to ustawiamy. 3. Oj, nie to chciałem. Jeszcze raz. 3. 43 i 78. Co to skasowało mi się? 3. Jeszcze raz. 43 78. No i proszę, co my tu mamy? Gaz do miotacza ognia. No i sporo surowców. I tyle. No dobrze. A, tu jeszcze szufladę byśmy ominęli jedną. A, Max. No dobrze. To gonimy w takim razie do drabiny. Wio. Wchodź na górę. O rany. Naprawdę nam się udało. Jesteście całe? Tak. Nie zatrzymujmy się. Nieźle dajecie sobie radę. No widzisz? Po prostu mamy szczęście. Można i tak to nazwać. Jeszcze zobaczę, czy tutaj gdzieś coś się nie kryje, ale chyba nie. Chyba nie tym razem. Grzmi? W tych śmieciach też tutaj raczej nic nie znajdziemy, ale czekajcie. Tu jest jakiś dziwny korytarz. Nie, tam wejść nie wejdziemy. Przykro mi. Myślałem, że się uda, ale niekoniecznie. Oj. No dobra. Lecimy w górę. Pnij się w górę, jak to było. Kiedyś takie hasło reklamowe. Na giełdzie na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Giełda była w weekendy, sobota, niedziela. I w szkole podstawowej to było na poszczególnych piętrach i strzałeczka. Dokąd idziemy teraz? W górę właśnie, pnij się w górę. Ratusz jest tam. Aha. Spójrzmy. Czyli dalsza droga. Ale przed pójściem dalej, ja bym bardzo chętnie tutaj jeszcze się delikatnie rozejrzał. Szlak Wolności, siedziba rządu stanu Massachusetts. O! Czy ja coś słyszę? Już znalazłem. Ech,
Teraz każe mi coś znaleźć, a ja właśnie znalazłem. Można i tak. O, tutaj coś. O, proszę. Taśma, nożyczki. Zobaczmy, co możemy z tego zrobić. Ja bym chciał nóż zrobić. No dobra. Ci są podobni do tych, którzy mnie ugryźli. Mają jeszcze twarze. Zarazili się niedawno. To pewnie ci żołnierze. To znaczy, że jest ich tu więcej. Musimy iść. Wiem. Nie ma czasu do stracenia. Ale do czego ten wózek? Aha, już wiem do czego wózek. Do tego, żebyśmy mogli tam wspiąć się. To w zasadzie jakaś komoda, szafa. Dobra, nie? Zobaczmy. No to patrzymy. Chodźcie na górę. Ups. Wysoko. No wiadomo chyba, co z tym się robi, ale jeszcze sekundę, ja tutaj rozejrzę się, czy nie ma żadnych surowców. Surowce mogą być jeszcze o tutaj właśnie. To są miejsca, gdzie czasami można ciekawe rzeczy znaleźć. No i mamy notatka. Przeczytajmy. Broszurka bezpieczeństwa. Środek nadzoru chorób przygotował tę broszurkę dotyczącą maczużnikowego zapalenia mózgu, aby podnieść świadomość społeczną choroby. Tło. Maczużnik to grzyb pasożytniczy, który może zaatakować mózg żywiciela i zmienić jego zachowanie. Do niedawna atakował tylko owady i niektóre stawonogi. Pojawił się jednak nowy gatunek, który jako żywicieli wybiera ludzi. Przenoszenie się. Dwa znane sposoby zarażenia się MZM. Wciągnięcie do płuc zarodników maczużnika. Kontakt z płynami ustrojowymi osoby zarażonej MZM, zwykle poprzez ugryzienie. Inkubacja. Po zakażeniu pasożyt w ciągu dnia lub dwóch przemieszcza się do mózgu żywiciela. Koniec inkubacji następuje, kiedy maczużnik przejmuje większość funkcji fizjologicznych żywiciela stadium pierwsze MZM. Objawy. Pacjenci w stadium pierwszym MZM wykazują nieobliczalne i agresywne zachowanie, atakując osoby znajdujące się w pobliżu. Wreszcie grzyb przedostaje się przez tkankę żywiciela i umożliwia wydostawanie się zarodników do powietrza. Leczenie. Nie istnieje szczepionka przeciwko MZM, ani leczenie spowalniające inkubację. Diagnoza. MZM można zdiagnozować przez badanie krwi lub badanie mikroskopowe. Zwykle przeprowadzane na uszach pacjenta. O, ciekawostka. Test daje wynik pozytywny w ciągu kilku minut od zarażenia. No to faktycznie jakoś błyskawicznie. To błyskawicznie. Tu więcej nic nie ma, tylko mamy ten kij. No nic. Chodźmy w takim razie. Otwórzmy tą... Joel, tutaj. Jasne, to poprzednim razem zadziałało. No dawaj. Co? Nic nie słyszę. Okej, szybko. Wiem. Okej, wystarczy szybko. Okej. Puszczaj! O kurczę. Nieźle. Masz coś na bucie. Obrzydliwe. Okej. Jak się stąd wydostaniemy? Przekonajmy się. No i tutaj mamy warsztat, ale do tego warsztatu za chwilę zerkniemy. No, przynajmniej ona tak myśli.
Najpierw sobie zerknijmy, czy coś znajdziemy. Znajdziemy. Mamy. Wymykałam się na zajęcie. Byłam w szkole wojskowej z internatem. Ale po co? No wiesz, no, żeby pozwiedzać miasto. Zarażeni dopadli mnie w centrum handlowym. To jest zamknięty teren. Jak ty się tam dostałaś? Miałam swoje sposoby. Zobaczmy, co możemy ulepszyć w broni. Jeden z tych, no, jak oni się nazywają, biegaczy dopadł mnie. Rozumiem. Ja bym chciał to ulepszyć, a szczególnie magazynek, jeżeli... Marlin? No jak właśnie. Cię ugryźli? Nie. Pojemność magazynka. Dziwię się, że cię nie zastrzeliła. Mało brakowało. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Mówiłam ci. Wszystko będzie dobrze. Kolejne ulepszenie 50, a to jest szybkostrzelność. Szybkostrzelność to może w mniejszym stopniu. Pojemność magazynka jest najistotniejsza, bo jeżeli gdzieś zdobędziemy naboje, to wtedy będzie można je wziąć, a tak jak magazynek pełny, no to niestety. Szybkostrzelność, szybkość przeładowania. No weźmy sobie może... No i tu już nam na nic nie wystarczy. Zostało nam 10. Czy tu możemy coś ulepszyć? Zobaczmy. No niestety, szybkość przeładowania, ale mamy niewystarczającą ilość materiałów. No na pewno. Dobrze. No i tyle, chodźmy dalej. Tu mamy maksimum, właśnie to, o czym mówiłem, że dobrze jest zwiększyć sobie pojemność magazynka. Tu coś nie. Myślałem, że tam coś leży, ale nie tym razem. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. O, proszę. Co my możemy wytworzyć? Kurczę, nic nie możemy wytworzyć. Szkoda surki zostawiać, ale co zrobić? No nic nie poczniemy tutaj chyba. Tego nam było potrzeba. I teraz już coś pewnie będziemy mogli zrobić. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie możemy nic... Chociaż nie, możemy tutaj uzbroić, ulepszyć naszą broń. Dobrze, ulepszmy. Ale tutaj dalej mamy... No nic, nie weźmiemy tego w dalszym ciągu chyba. No właśnie. No niestety. Chodźmy dalej. Tu jaki sens ma być? Ładny wazon. Au, cholera! Sorry, sorry, to ja. Tess. Sorry. Chodź, trzymaj się. No i po wazonie. Dobra, chodźmy w górę. Uff, mordę. Co to za stare muzeum. Niektóre z tych rzeczy mają po kilkaset lat. Pusto. Ale tu nie pusto. Dobra. Przejdę tędy?
Może. Dobra, uwaga na głowę. Szybko, przechodź, przechodź. Joel! Joel! Żyję. Zaraz do was dołączę. Są tutaj! Tess? Uciekaj, uciekaj! Co tu się dzieje? No są? Jeszcze ktoś tutaj się czai? Chyba tyle? Tess. Tess. Psiakrew. No psiakrew, psiakrew. Ale zróbmy sobie nóż. Oj, nie możemy, nie możemy. Szkoda. Bardzo by mi się przydał nóż, bo mi jeden tylko został. O właśnie. Tego brakowało nam do... Ale nie, dalej nie możemy wytworzyć. Wydawało mi się, że tam żeśmy właśnie... No chyba nam się wydawało, tylko dobra. Tu była Tess. Tutaj nic nie ma. O, ciasteczko. Ale mamy pełną energię, więc ciasteczko nam się nie przyda. No, ostatnie ostrze. Mam nadzieję, że wizyta tutaj nam to zrekompensuje. Się wytworzyć już. No dalej, nie, nożyczek nie mamy. No masakra. Tu jakieś drzwi, zobaczmy. Góra, dół. Ale ja bym jeszcze nie chciał tędy iść, bo może tutaj coś znajdziemy jeszcze. Patrzcie. Jakie ciekawostki. Tutaj nie ma. Jestem zawiedziony. No cóż, lecimy w górę. Patrzcie. Ktoś tutaj z czymś walczy. Yeah!
Tess! Nic mi nie jest! Chłopaki, chodźcie tu! Dziewczyna! Spieprzaj! Na lewo! No nie! O kurczę. Tu jeszcze są. Czy jeszcze jakiś? Cholera, mało brakowało. No mało. Czy tu coś znajdziemy, pytanie? Obawiam się, że nie. Tędy. Tak dostaniemy się na dach. Ale moment, moment. Jeszcze tutaj mnie kusi, żeby zerknąć, czy coś na końcu nie jest. No nie, tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra. Musimy przejść na drugą stronę. Jest. To nasz budynek. A no właśnie. Ale to już słuchajcie w kolejnym odcinku. Póki co żegnam się z wami, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!